Nasza skóra latem wymaga szczególnej troski, głównie z powodu nawilżania. Ze względu na działanie promieniowania słonecznego i wysoką temperaturę, szczególnie w tak upalnym jak tegoroczne lato, należy bez znaczenia, czy jest to skóra tłusta, mieszana czy sucha, stosować kremy nawilżające rano. Najlepiej, żeby te kremy zawierały również faktory przeciwsłoneczne. Wieczorem, ze względu na działanie niszczące UV naszej struktury kolagenowej, elastyny, czyli tego rusztowania skóry, celem wspomagania odnowy, takiej rewitalizacji, polecam stosowanie produktów z witaminą C. Konieczne jest zastosowanie tychże produktów nie tylko na twarz, ale również na szyję i na dekolt. Są to miejsca najbardziej eksponowane na słońce i efekty działania aury słonecznej w okresie lata właśnie tam najbardziej widać. Nie zapominamy o ciele. To też skóra i też wymaga nawilżania, najlepiej rano, a odżywiania wieczorem.